Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Twórczy czas ograniczeń w życiu wielkich Polaków to tytuł sympozjum naukowego, które dziś odbyło się w miejscu Piastowym. Było ono poświęcone trzem polskim błogosławionym: kardynałowi Wyszyńskiemu, matce Róży Czackiej i księdzu Bronisławowi Markiewiczowi. W sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza w miejscu Piastowym dziękowano dziś za beatyfikację księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ta dziękczynna eucharystia poprzedziła sympozjum naukowe poświęcone błogosławionemu księdzu kardynałowi Wyszyńskiemu, błogosławionej matce Róży Czackiej i błogosławionemu Bronisławowi Markiewiczowi. Idźmy w ślad za nimi, trwajmy w wierze i przekazujmy tę wiarę innym. Zachęcał w czasie homilii metropolita przemyski ksiądz arcybiskup Adam Szal. Sympozjum zatytułowano Twórczy czas ograniczeń w życiu wielkich Polaków. Stefan Wyszyński, Róża Czacka, Bronisław Markiewicz. Żyjąc w pandemii możemy równie dużo albo czasami jeszcze więcej, tak jak osoby, które są przewodnikami w dzisiejszym spotkaniu. Błogosławiony ksiądz kardynał Stefan prymas Wyszyński, błogosławiona Róża Czacka, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. Wszyscy, żyjąc w trudnych warunkach, uczynili bardzo dużo. Podkreślał dyrektor Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w miejscu Piastowym ksiądz dr Leszek Przybylski. Duchowieństwo i nauczyciele będą w sposób rozstrzygający decydować o kształcie i przyszłości Polski. Dlatego tak ważne jest przypominanie nauczania prymasa tysiąclecia. Podkreślał w wykładzie zatytułowanym Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, nieskrępowany okolicznościami święty i mąż stanu profesor Mieczysław Ryba. Jeśli mamy w tym roku akurat tę beatyfikację, to przecież nic nie jest przypadkiem, no to sięgajmy do tego prymasa w najgłębszym tego słowa znaczeniu. A on, pamiętajmy, mówił: dla nas po Bogu największa miłość to Polska. To my jesteśmy odpowiedzialni za widzialność Boga tu na ziemi, podkreślał ksiądz profesor Maciej Bała w wystąpieniu zatytułowanym Błogosławiona Matka Róża Czacka straciła wzrok, aby lepiej zobaczyć. Kiedy wpatrujemy się chociażby w te trzy wielkie postacie dzisiaj, postać błogosławionego Wyszyńskiego, błogosławionej Matki Róży Czackiej, wpatrujemy się w postać błogosławionego Bronisława Markiewicza, to rzeczywiście to byli ludzie, którzy wiedzieli, że widzialność Boga dokonuje się przez człowieka. Bóg jest widzialny przez nasze dzieła. Nie pytajmy się, gdzie jest Bóg, tylko pytajmy się, czy my sprawiamy, że ten Bóg jest widzialny. Sympozjum zwieńczył musical o wychowawczej pasji założyciela Michalitów błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza w wykonaniu młodzieży z Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w miejscu Piastowym.